Dzień dobry, 17 na zegarze, 21 dzień marca, wiosna. Zapraszam na dyskusję publiczną. Nazywam się Ludwika Ignatowicz i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszą dyskusję, która brzmi: Jaki plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej część trzecia? Chciałabym Państwu na wstępie przekazać kilka informacji. Nasza dyskusja publiczna odbywa się na kanale YouTube Konsultacje Społeczne. Oraz za pośrednictwem platformy Zoom. Jeżeli są osoby, które słuchają nas teraz na kanale YouTube i chciałyby dołączyć do naszego grona na platformie Zoom, serdecznie zapraszam. Wystarczy do nas napisać wiadomość e-mail na adres dialog w planowaniu .um .warszawa .pl. W odpowiedzi otrzymacie Państwo link wraz z hasłem do dostępu. Wystarczy kliknąć, wtedy się spotkamy właśnie na platformie Zoom. Jakie to daje możliwości. Na platformie Zoom możemy rozmawiać za pomocą podniesienia ręki. Wtedy możecie państwo odblokować mikrofon i kamerę. Będzie czas na dyskusję i to z tej szansy będziecie państwo mogli skorzystać. Jeżeli państwo natomiast pozostaniecie z nami na kanale YouTube, proszę pamiętać, że macie do dyspozycji czat. Ten czat jest moderowany, wszystkie pytania do mnie trafiają i ja w części właśnie przewidzianej na dyskusję będę starała się Przeczytane pytania zadać naszym ekspertom i ekspertkom. Jeśli chodzi o całe nasze spotkanie, mamy taką formułę, że za chwilę przedstawię jeszcze kilka informacji takich organizacyjnych. Natomiast proszę się nie martwić, warto też poinformować sąsiadów, że takie spotkanie odbywa się w dniu dzisiejszym. Nagranie będzie dostępne jeszcze przez 6 miesięcy od dnia dzisiejszego. Po dyskusji publicznej cały materiał czyli prezentacja wraz z linkiem do tego nagrania będzie opublikowane na stronie architektury. Ar na stronie architektury miasta i tam będziecie Państwo mogli te informacje przekazać sąsiadom. Podczas dyskusji publicznej macie Państwo możliwość złożenia uwagi. Uwagi są rozpatrywane przez prezydenta miasta w związku z powyższym, jeżeli Państwo powiecie, zgłaszam uwagę to wtedy projektanci, nasi eksperci nie mogą już z, tym, z tą uwagą dyskutować, komentować. Uwaga jest odnotowana. Jednak żeby formalności były wszystkie spełnione, musicie Państwo podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania bądź nazwę działalności gospodarczej wraz z jej adresem. Tych danych proszę nie podawać na czacie na YouTubie oraz proszę nie podawać ich głośno za pośrednictwem odblokowanego mikrofonu. Wszelkie informacje dotyczące dalszych procedur skłaszania uwag jeszcze będą udzielane podczas naszego dzisiejszego spotkania. Także zaczynajmy. Ja teraz udostępnię szybko prezentację. Już mam nadzieję, że Państwo widzicie. Zapraszam do oglądania i wysłuchania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, by mogli Państwo załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Mogą być te dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje Państwa danymi osobowymi? Administratorem danych osobowych jest prezydent Miasta stołecznego Warszawy. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych e, odpowiada inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli macie Państwo te pytania, proszę o przesłanie ich na adres iod@um.warszawa.pl. Dlaczego państwa dane osobowe są przetwarzane? Aby mogli państwo skutecznie zgłosić, złożyć uwagę w trakcie dzisiejszej dyskusji publicznej za pomocą właśnie środków komunikacji elektronicznej. Tak jak państwu wspominałam, w tym celu należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania bądź nazwę działalności gospodarczej wraz z jej siedzibą. Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeżeli Państwo tego nie zrobią, nie będziecie Państwo mogli załatwić swojej sprawy. Jak długo dane będą przechowywane? Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu, a później cała dokumentacja trafia do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych? Odbiorcami są podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu Usługi Informatyczne Pocztowe, organy publiczne, podmioty, którym administra administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Macie Państwo też oczywiście prawa do wycofania, dostępu, żądania sprostowania, poprawienia danych osobowych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych osobowych, przenosić dane osobowe, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. No i oczywiście możecie Państwo wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do y, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ważne jest zdanie. Dlatego kieruję Państwa uwagę też na, 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 na tą prezentację. Udział w, po, w dzisiejszej dyskusji publicznej jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników dyskusji poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz na kanale YouTube konsultacje społeczne. Zamykam moją prezentację. Proszę Państwa, jak będziemy dzisiaj dyskutować? Mamy jeszcze dwa wystąpienia. Pierwsze wystąpienie będzie Agnieszki Sulenty. To ta prezentacja będzie dotyczyła procedury planistycznej oraz najważniejszych informacji dotyczących planu miejscowego. Agnieszka Sulenta reprezentuje Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Praga, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Po prezentacji procedury. Oddamy mikrofon głównej projektantce planu, pani Katarzynie Trębickiej. Pani Katarzyna w ramach swojej prezentacji przedstawi nam poszczególne elementy, cały opis, tak żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli i się dobrze m, czuli w trakcie dyskusji, i później po tej prezentacji będzie właśnie przestrzeń dla Państwa, czyli na zadawanie pytań, na komentowanie i na składanie uwag, o których Państwu wspominałam. Warto też zapisać numer telefonu 22 325 81 08 lub adres e-mail sekretariat małpa, sekretariat. .biura architektury i Planowania Przestrzennego w skrócie, czyli bya małpa um. warszawa .pl. Te dwa e, dane kontaktowe, czyli numer telefonu i adres e-mail, będą potrzebne dla tych osób, które chcą w podczas dzisiejszej dyskusji publicznej złożyć uwagę, o czym jeszcze pani Agnieszka Sulenta będzie opowiadać. Przekazuję teraz, szanowni państwo, mikrofon pani Agnieszce Sulenta. Dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. Przygotowałam krótką prezentację o planie miejscowym. I sporządzaniu planu miejscowego. Prezentację już widzimy. Dobrze, w takim razie zaczynam. Dzisiaj opowiem o projekcie planu miejscowego rejonu ulicy Podskarbińskiej, część trzecia, o procedurze formalnej. Na wstępie kilka słów o tym, czym jest plan miejscowy. Jest to akt prawa miejscowego. Z porządza go prezydent miasta, a uchwala rada miasta. W tym dokumencie określa się, w jaki sposób będzie można urządzać dany obszar, ustala się, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place oraz tworzona sieć infrastruktury oraz jak i gdzie mogą zostać urządzone tereny zieleni. Plan miejscowy składa się z części tekstowej i z części graficznej. I po uchwaleniu, na jego podstawie, wydawane są pozwolenia na budowę. Plan miejscowy sporządza się w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu planu miejscowego. Tutaj jest taka grafika obrazująca, w jaki sposób ustalenia planu przenoszą się na możliwości realizacji budynków, placów, ulic i zieleni. W planie miejscowym Takim przede wszystkim ustalamy przeznaczenie terenu i w ramach poszczególnych przeznaczeń terenów, linie zabudowy, jeżeli można pobudować budynek na danym terenie oraz parametry zabudowy, czyli wysokość, powierzchnię zabudowy, intensywność, powierzchnię biologicznie czynną. Na terenach ulic określamy, w jaki sposób mogą być zagospodarowane te ulice. Wyznaczamy również powiązania piesze, osie widokowe, akcenty przestrzenne. To są takie główne elementy planu. Z ramienia prezydenta miasta Warszawy procedurę formalną prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W ramach biura również przygotowywany jest projekt tego planu projektantki to pani Anna Kosi Kłopotowska oraz pani Katarzyna Trębacka, która będzie miała po mnie prezentację. I przechodzimy do procedury formalnej planu rejonu ulicy Podskarbińskiej, część trzecia. Ta procedura jest wieloetapowa, opisana jest w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwszym elementem tej procedury jest uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu podejmowana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. W przypadku planu Podskarbińskiej taka uchwała była podjęta w 2011 roku. Był to rozległy teren od ulicy Chodakowskiej do szpitala przy ulicy Szaserów, wraz z terenami kolejowymi. I następnie w 2012 roku do tego terenu, planu rejonu ulicy Podskarbińskiej, zbieraliśmy wnioski. I w kolejnych latach powstawały opracowania do tego planu, analiza stanu istniejącego, ekofizjografia, koncepcję planu i finalnie projekt planu w 2016 roku. Następnie projekt planu przekazywany jest do uzgodnień. Najpierw w Urzędzie w Warszawie, ze względu na skalę miasta i skalę instytucji zaangażowanych w planowanie przestrzenne, są uzgodnienia wewnętrzne w Urzędzie Miasta przeprowadzane. Również plan jest wysyłany do dzielnicy. I w tych uzgodnieniach już zauważyliśmy, że na tak dużym obszarze są różne tematy do rozwiązania. Jest to trudne zadanie, żeby przygotować zgodnie z przepisami plan dla całego terenu. Między innymi, jedną z takich głównych wytycznych do planu miejscowego jest studium miasta. Jest to dokument planistyczny, polityki planistycznej przyjmowane przez Radę Miasta dla całej, całego miasta. W Warszawie studium zostało uchwalone w 2006 roku i ono wskazuje przeważające przeznaczenia na poszczególnych terenach. W tym dużym planie rejonu ulicy Podskarbińskiej jest kilka wydzieleń w studium. I tutaj, na niektórych częściach, po analizie stanu istniejącego i wydanych decyzjach o warunkach zabudowy. Nie byliśmy w stanie osiągnąć zgodności z, ze studium. Na terenach, gdzie przeważała w studium funkcja usługowa, bo tak ten teren wyglądał jeszcze 20-30 lat temu, już te 10 lat temu zaczął się przekształcać w osiedla mieszkaniowe, mieszkaniowo usługowe Z tego względu najpierw podzielono plan na cztery części, tak aby. Uchwalać części, które są zgodne ze studium. W, kolejnym, w kolejnych latach zauważono, że przy próbie uchwalania części pierwszej planu, że są jeszcze tereny, które być może trzeba dokonsultować. Wydzielono jeszcze część piątą i część szóstą z terenem toru kolarskiego Orzeł, gdzie właśnie dzielnica prowadziła później takie dodatkowe konsultacje społeczne. No, i w ten sposób osiągnęliśmy ten podział na sześć części. Uchwaliliśmy część pierwszą planu, część drugą, i teraz pracujemy intensywnie nad częścią trzecią planu. Chcemy uchwalić ten teren. Tutaj również, jeśli chodzi o to studium, mieliśmy taką sprawę, że musieliśmy jeszcze zaproponować Radzie Miasta wydzielenie, zmniejszenie granic. Tego planu o osiedla mieszkaniowe. Tutaj jedno osiedle zostało wybudowane, i w dzielnicy zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na dość duże osiedle mieszkaniowe przy ulicy chodakowskiej i żupniczej, a w studium ten teren przy ulicy żupniczej ma wskazanie usług. Stąd takie dzisiaj są granice części trzeciej planu, i plan ten obejmuje 42 hektary. Wykładamy do publicznego wglądu plan od 14 marca do 5 kwietnia. Dzisiaj odbywa się dyskusja publiczna, i w czasie wyłożenia są dyżury projektantów planu są to dyżury telefoniczne. Po dyskusji są jeszcze dwa dyżury, 26 marca i 5 kwietnia. Więc jeżeli ktoś jeszcze po dyskusji będzie miał jakieś pytania do projektu planu, może zadzwonić do projektantki. Ważnym elementem jest możliwość składania uwag. I tutaj wszystkie uwagi należy kierować do prezydenta miasta za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Do 19 kwietnia. Tylko uwagi złożone do 19 kwietnia będą rozpatrywane przez prezydenta miasta. Jest kilka możliwości, w jaki sposób można złożyć uwagę. Można zrobić to elektronicznie, za pośrednictwem poczty, osobiście w kancelarii urzędu oraz podczas dyskusji publicznej online. Jest też wzór uwagi, który jest na stronie miasta załączony jako dokument pomocniczy, czyli można z niego skorzystać, bo to ułatwi też nam odczytywanie takiej uwagi, bo tutaj są podane wszystkie elementy, jakie trzeba podać w takiej uwadze, ale można również napisać samemu. Taką uwagę, tylko trzeba zawrzeć najważniejsze informacje właśnie z tego wzoru. Uwagę można złożyć elektronicznie, dość prosto poprzez wysłanie pisma mailem na adres sekretariatu Biura Architektury. Za pośrednictwem poczty Biura Architektury mieści się przy Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie osobiście właśnie w Kancelarii Biura lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy. Jeżeli uwaga wpłynie do 19 kwietnia, wtedy dzielnica prześle do biura taką uwagę. Można złożyć uwagę podczas dyskusji publicznej ustnie i za pośrednictwem czatu. Trzeba tylko pamiętać, aby nie podawać danych osobowych na wizji, tylko przesłać je na adres mailowy lub Zadzwonić pod numer telefonu i przekazać pracownikowi urzędu. Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu. Wszystkie uwagi, które spłyną w terminie wskazanym przez prezydenta miasta do składania uwag, będą rozpatrywane. Następnie zostanie podjęta decyzja, czy uwagi, Wpływają to rozpatrzenie uwag, jeżeli prezent przyjmie część uwag, czy wpływa to na konieczność ponowienia procedury w wymaganym zakresie, czyli na przykład do uzgodnienia planu bądź ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. A jeżeli nie będzie dużych korekt w planie, to będziemy kierować projekt do uchwalenia. Przed uchwaleniem zasięgamy opinii Rady Dzielnicy. Praga Południe i skarbnika miasta. I po otrzymaniu tych dwóch opinii kierujemy projekt planu do Rady Miasta. Rada Miasta w formie uchwały uchwala plan i przekazuje go do wojewody. Wojewoda publikuje plan w dzienniku urzędowym. Po takiej publikacji plan może wejść w życie i na jego podstawie mogą być wydawane pozwolenia na budowę. Dziękuję za uwagę. W przypadku pytań będę uczestniczyła w dyskusji publicznej i będę się starała na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, pani Agnieszko. Przepraszam bardzo, ale też prowadziłam państwa w błąd ze względu na to, że odpowiedziałam, że główną projektantką planu jest pani Katarzyna Trębicka, a nie Trębacka. Pani Katarzyno, proszę mi wybaczyć. I Od razu pani przekazuje mikrofon. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień, Dzień dobry, dobry. witam o. państwa. Już podłączam prezentację. Bardzo dobrze, panią słyszymy. Cieszę się. I widzimy też prezentację. Widać prezentację, tylko ja mam jakiś problem, bo nie za... no ale dobrze powiedzmy, że będę w ten sposób. Mam nadzieję. W razie czego, gdyby się slajdy nie przesuwały, to poproszę o e, informację. Ale mam dobrze. nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Dobrze. Projekt planu przygotowywany jest w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Wydziale Projektów Planów Miejscowych Północ przez wielobranżowy zespół projektantów. Prezentacja powinna zająć mniej około 12 do 15 minut i będzie się składała z wprowadzenia, z uwarunkowań, najważniejszych uwarunkowań oraz głównych założeń do projektu planu. Zacznę więc teraz od wprowadzenia. Ja przepraszam pani Kasiu, czy my możemy zobaczyć pełny ekran, dlatego, że my widzimy z boku. A, a, o, to... Tak, tak, tak. Nie wiem, czy o. to jest możliwe. Nie, nie. Też widzimy, w tej chwili widzimy trzy. O tak. Teraz, teraz? Jest, teraz, idealnie teraz jest idealnie. Teraz jest o, coś idealnie. Tak, idealnie. nie tak wyszło. Przepraszam bardzo. To tak, tutaj było już to, tak, wprowadzenie i yy, kontynuuję. Ostatnia uchwała zmieniająca z 23 roku, y, która została przyjęta przez Radę Miasta, ustaliła granicę dla obecnie wykładanego do publicznego wglądu planu. Teren objęty opracowaniem, zlokalizowany jest w północnej y, części dzielnicy Praga Północ, na styku z pra y, południe, przepraszam bardzo, na styku z Pragą y, Północ i z dzielnicą Targówek. Tereny, które znalazły się w granicach planu, jak i te w bezpośrednim sąsiedztwie, sukcesywnie w, na przestrzeni ostatnich lat przekształcały się. W przeszłości znajdowały się tu głównie składy, magazyny i produkcja, a obecnie powstaje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w postaci osiedli mieszkaniowych. W samym obszarze planu zmiany zaszły głównie w południowo-wschodniej części. Planu, czyli tutaj, oraz w międzytorzu. W stanie istniejącym większość terenów zajmują tory kolejowe oraz usługi związane z kolejnictwem. Tutaj, w takim międzytorzu, zwanym soczewką. Tereny pokolejowe, pomagazynowe we wschodniej części planu obecnie w, częściowo są wykorzystywane pod usługi. Natomiast w południowo, w południowym fragmencie planu jest w tej chwili kontynuowana budowa kościoła wraz z zapleczem mieszkalno-usługowo-oświatowym. Obok po wschodniej stronie mamy pętlę, istniejącą pętlę autobusową, a pozostały obszar Stanowią tereny obecnie <laughs> niezagospodarowane, które również sukcesywnie będą podlegały przekształceniom. W granicach planu znalazły się ponadto oznaczone tutaj na slajdzie numerkami od 1 do 3 drogi utwardzone, w tym fragment ulicy Chodakowskiej oraz ulicy Podskarbińskiej, a także oznaczona numerem 4 droga gruntowa. I na koniec jeszcze spojrzenie na najbliższe otoczenie planu, gdzie widać, że w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczywiście powstaje głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przez obszar planu przebiegać będą przebiegać będzie projektowana linia metra, realizowana jako podziemna. Dodatkowo Północna część planu, w zasadzie cały ten obszar, który, po którym jest infrastruktura kolejowa, to są tereny, które stanowią tereny zamknięte, kolejowe. Dodatkowo mamy również większe powierzchniowo obszar kolejowy, od którego obowiązuje strefa ograniczeń w użytkowaniu, oznaczona ta czerwonym takim grubym, grubą kreską. Jest to strefa ograniczeń w, dla terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego. Jak widać, tereny kolejowe zajmują łącznie niemal 90% powierzchni objętej planem. Dokumentem planistycznym obowiązującym przy sporządzaniu planów miejscowych jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, a to oznacza, że projekt planu musi być zgodny z tym dokumentem. I tak dla terenu, który znalazł się w granicach planu, studium wyznacza przeznaczenie oznaczone symbolem U, U20, czyli to są usługi o wysokości do 20 metrów oraz KK jako tereny transportu kolejowego, na którym ustala się lokalizowanie obiektów i urządzeń komunikacji z zakresu transportu kolejowego. Dodatkowo w studium ustala zasięg korytarza wymiany powietrza, który przebiega w całości na terenach tych kolejowych, a także ustala przebieg trzeciej linii metra. To jest tutaj ta przerywana linia, która biegnie na fragmencie w obszarze przez obszar planu w granicach planu na terenach kolejowych zlokalizowane są ponadto obiekty które są objęte ochroną. Numerem pierwszym oznaczony jest obiekt to jest tutaj taki, w zachodniej części planu, obiekt który jest wpisany do rejestru zabytków a także dwa budynki, tu i tu, a w przybliżeniu to jest ten obiekt i ten, dwójka i trójeczka to są obiekty które są ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W oparciu o uwarunkowania przygotowaliśmy projekt planu, w którym między innymi wyznaczyliśmy tereny pod funkcję mieszkaniową, pod funkcje usługowe, pod zieleń publiczną, a także zachowaliśmy istniejące użytkowanie pod infrastrukturę kolejową jako tereny kolejowe. Dodatkowo zapewniliśmy obsługę obszaru planu Poprzez wytworzenie powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, wskazując tereny pod realizację dróg. Dodatkowo, wyutworzyliśmy również połączenie Pragi Południe z Pragą Północ poprzez tereny kolejowe w postaci powiązania bezkolizyjnego. Jest to powiązanie pieszo-rowerowe. Objęliśmy ochroną obiekty, które są wskazane jako obiekty zabytkowe o znaczeniu kolejowym dla, dla, jako obiekty warte, wartościowe ze względów właśnie dla infrastruktury kolejowej, z uwagi na szczególne uwarunkowania również terenów, a także ograniczenia w użytkowaniu. Wprowadziliśmy odpowiednie zapisy odnoszące się m.in. do projektowanej linii metra, strefy ograniczeń od obszaru kolejowego czy korytarza wymiany powietrza biegnącego przez tereny kolejowe. Teraz przybliżę pokrótce projekt planu. Tak wygląda rysunek planu, który jest Państwu dostępny, z którym można się zapoznać. Jeśli chodzi o ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów, to w trakcie omawiania tych przeznaczeń tereny, które będą omawiane, będą oznaczone taką czerwono, czarną kropką z białą obwódką. Nie, nie są to żadne ustalenia jakichś dodatkowych elementów w obrębie planu. Tak jak wspomniałam już wcześniej, blisko 90% obszaru planu stanowią tereny kolejowe, które wskazaliśmy jako tereny pod infrastrukturę i komunikację kolejową, a także infrastrukturę i komunikację kolejową wraz z usługami, które są związane z kolejnictwem. Dodatkowo wyznaczyliśmy również teren pod usługi kultu religijnego, teren pod zabudowę mieszkaniową lub usługi. Wyznaczyliśmy ponadto dwa tereny pod ogólnodostępny park, na którym również jest możliwość realizacji usług publicznych i ogólnodostępny park w miejscu dzisiejszej pętli autobusowej, przy czym zgodnie z zapisami planu pętla będzie mogła funkcjonować przez okres do 20 lat od chwili uchwalenia planu i wejście w życie jego ustaleń. Na zamknięciu ulicy Podskarbińskiej która kończy się w tym miejscu nasypem, wyznaczyliśmy niewielki placek. Wskazaliśmy również drogi, tereny pod drogi publiczne, a także na rysunku planu wyznaczyliśmy linie zabudowy, w zasięgu których możliwa będzie realizacja zabudowy. Przy czym tutaj na slajdzie Kolorem czerwonym zostały oznaczone obowiązujące linie zabudowy, i one dotyczą wyłącznie obiektów, które są objęte ochroną w planie. Czarne linie są liniami nieprzekraczalnymi. W ramach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, wskazaliśmy miejsca, gdzie możliwa jest realizacja dominant. Dominant wysokościowy, akcentu przestrzennego. Na przedłużeniu ulicy podskarbińskiej, na osi widokowej. Natomiast w ramach kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, wskazaliśmy miejsce pod realizację parków, w tym parków z usługami. Drogi obudowaliśmy rzędami drzew, zielenią, wyznaczyliśmy miejsca wymagające szczególnego opracowania. A także wskazaliśmy miejsca przeprowadzenia powiązań pieszego, pieszojezdnego oraz pieszo-rowerowego. W ramach systemu komunikacji poza zachowaniem istniejących dróg założyliśmy realizację przedłużenia drogi tutaj w tej chwili istniejącej, która nazywana została drogą 3kdd. Oraz realizacji drogi 4KDD w śladzie drogi w tej chwili nieutwardzonej. I drogi te poza obsługą, oczywiście, obszaru planu stanowić będą powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Przy czym z uwagi na istniejące tory kolejowe, które są barierą w tej chwili, te powiązania będą głównie w kierunku południowym oraz wschód na kierunku wschód-zachód. Wyznaczyliśmy również tereny parków, tak jak już wcześniej wspomniałam, dla których przyjęliśmy dość wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Tutaj na tej planszy to tak troszeczkę widać elementy środowiska ochrony środowiska. W przy czym jeszcze raz chciałabym podkreślić, że w miejscu parku, w tej chwili publicznego, który jest planowany w zapisach planu, będzie mogła funkcjonować pętla autobusowa, która w tej chwili jest istniejącą pętlą, do obsługi po prostu terenu, i, i która być może w przeszłości zostanie przeniesiona. W każdym razie ona na przestrzeni jeszcze 20 lat. Od wejścia w życie ustaleń planu będzie mogła funkcjonować. Wskazaliśmy parki dwa, niewielkie, w których będzie można zrealizować usługi publiczne, jakiś niewielki budynek, który będzie być może mieścił dom kultury, bibliotekę, przedszkole czy żłobek. Wskazany został korytarz wymiany powietrza, ten zasztafowany takim kolorem morskim. Jak już wspominałam, rzędy drzew wzdłuż głównych powiązań, a także ten procent PBC, który nie tylko dla parków został wyznaczony, ale dla wszystkich terenów. Powiem o tym troszeczkę jeszcze później na kolejnych slajdach. W planie objęliśmy również ochroną obiekty infrastruktury kolejowej. Wskazaliśmy obiekt. Ujęty w gminnej ewidencji, jest w, przepraszam bardzo, wpisany oczywiście do rejestru zabytków, tak zwany grzybek. Oraz objęliśmy ochroną budynek, który jest w, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. To są warsztaty wagonowe kolei warszawsko Polskiej. Drugi budynek, również chroniony w planie, który jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, budynek oddziału elektroenergetycznego Warszawa Wschodnia oraz dodatkowo wiadukt kolejowy o konstrukcji stalowej, który na planie, jak jest cały widok tutaj terenu objętego planem, znajduje się po prostu na fragmencie, gdzie mamy skrzyżówkę, że tak powiem, torów kolejowych. I tak jak wspominałam jeszcze o tych współczynnikach i głównie o minimalnym udziale wyznaczonym minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej, są to wskaźniki, które, dzięki którym możliwa jest realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów, które pokazują w, w, jakim, w jakich parametrach mogą powstać na terenach budynki, obiekty. Budowlane, budynki. I tak, jeśli chodzi o udział, minimalny udział powierzchni biologicznej czyn, biologicznie czynnej, która jest wyrażona w procentach widać, że największy 70% udział tej powierzchni jest na terenie parku i 60% na tych dwóch parczkach, które są z możliwością realizacji zabudowy. Jeśli chodzi o minimalną wielkość powierzchni zabudowy, najwyższa została przyjęta na terenie zabudowy mieszkaniowej, gdzie zostało wydane pozwolenie już na budowę budynku mieszkalnego. Maksymalna intensywność zabudowy przyjęta została na terenach, które są pod usługi kolejowe. Natomiast maksymalną wysokość przyjęto, przyjęta została dla terenu kościoła ze zwyżką 30 metrów, to jest zwyżka dla dzwonnicy oraz dla terenów kolejowych, gdzie mamy y, zwyżkę 24 metrów oraz obniżenie, ponieważ dla całego terenu przyjęta jest wysokość 20 metrów. I ja dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze na koniec wrzucam widok rysunku udostępnionego Państwu również do wglądu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Katarzyna. Proszę Państwa, to jest ten moment na dyskusję i muszę Państwu powiedzieć, że widzę kilka pytań na kanale YouTube i od nich bym chciała zacząć. A osoby, które są z nami obecne na platformie Zoom, to przypominam, wystarczy podnieść rękę i ja poproszę Państwa do dyskusji, zadania pytania bądź zgłoszenia uwagi. Przypominam też o uwagach, że w trakcie dzisiejszej dyskusji publicznej możecie Państwo składać uwagi. Które mają różny charakter. Z jednej strony te, które popierają dane rozwiązanie, które przedstawiła teraz pani Katarzyna, a z drugiej strony uwagi przeciwne, które państwo doskonale pewnie potraficie uargumentować. Wrócę do komentarzy na kanale YouTube i przeczytam pierwsze pytanie. Uprzejma prośba, Mr. Green. O informację dotyczącą połączenia Pragi Północ z Pragą Południe, Czy przedłużenie Chodakowskiej tunelem podziemnym jest w planach i na jakim etapie jest ten projekt? Pani Katarzyno, e, mam to pytanie odnotowane i się od razu zastanawiam, czy nie przekazać tego pytania do osoby, która się zajmuje komunikacją, ale może najpierw Pani wprowadzi, a później ewentualnie skorzystamy jeszcze ze wsparcia. Pani zespołu. Pani Katarzyna, bardzo proszę. W projekcie planu, już momencik sobie powiększę tutaj lub ten teren. W projekcie planu ulica Hodakowska kończy się na terenach kolejowych i my nie przewidujemy powiązania z Pragą Północ przez kontynuację ulicy Chodakowskiej. Te powiązania, które są tutaj wrysowane na rysunku planu, to są tylko i wyłącznie powiązania pieszo- Rowerowe. Natomiast obsługa terenów kolejowych tutaj na tej, tej łezki będzie możliwa wyłącznie od y, kierunku północnego, czyli już z Pragi Północ. I jeszcze może kolega coś, komunikant będzie chciał dodać, także bardzo proszę. Przekazujemy mikrofon. Dzień Panie dobry Mateuszu. Państwu. A, tak. Nie wiem, czy słychać mnie. Słyszymy. Tak. E, tak, no tutaj właściwie projektantka planu powiedziała wszystko w tym zakresie. Jeśli dobrze rozumiem pytanie, e, czy na jakim etapie jest ten projekt, no to to jest na razie po prostu e, taki e, pomysł tutaj nasz jako projektantów, żeby zabezpieczyć takie połączenie pieszo-rowerowe i no, na razie ono nie znajduje się na jakimś etapie, Bardziej zaawansowanym. Dziękuję Panie Mateuszu za e, odpowiedź. Przeczytam e, jeszcze trzy pytania i e, przekażę e, głos e, osobie, która jest z nami na platformie Zoom. Teraz e, chciałabym e, przeczytać pytania dotyczące zieleni. W czyjej gestii są tereny przeznaczone na park łamane na tereny zielone w rejonie Kościoła? I bardzo bym prosiła jeszcze, na, żeby odpowiedzieć na to pytanie w kontekście własności, jakie tam są własności na tym terenie. Czyli rejon Kościoła, czy jej gestii są tereny przeznaczone na park łamane na tereny zieleni. Pani Katarzyno, bardzo proszę. Już moment. Podłączę rysunek. I tutaj, jeśli chodzi o te tereny, to rozumiem, że chodzi o ten teren, gdzie jest w tej chwili pętla autobusowa, a w przyszłości może być zrealizowany park, oraz te dwa niewielkie tereny, które będą pod park z możliwością realizacji zabudowy. Jak widać, są to tereny, które są własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Jakie są szanse, że pojawi się tam zieleń uporządkowana? Pani Katarzyna, to jest uzupełniające pytanie, mm -hmm. Mr. Green. No tutaj, tymi terenami, jeśli plan zostanie uchwalony, to przeznaczenie dla tych terenów będzie tylko i wyłącznie podzieleń. A realizacją tego zajmie się najprawdopodobniej dzielnica. Być może, że jeśli na terenach tych dwóch, gdzie jest dopuszczona zabudowa, jeśli tutaj dojdzie do porozumienia jakiegoś dzielnicy z osobami prywatnymi, być może te obiekty powstaną i cały park powstanie przy współudziale środków prywatno-państwowych, tak. Ale generalnie, jeśli plan przewiduje dla tych terenów ustala dla tych terenów funkcję parku, to powstanie tylko i wyłącznie park, natomiast kiedy, no to niestety w planie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Plan nie reguluje takich, nie, nie, nie reguluje możliwości realizacji konkretnej daty danego przedsięwzięcia. Dopóki nie będzie takiej woli, to teren może być utrzymywany w takim stanie, w jakim jest obecnie. Bardzo dziękuję. Państwa, był już jeden dyżur telefoniczny. Pani Katarzyna rozmawiała z państwa z sąsiadami, może z państwem. I pytanie, które teraz chciałabym zadać, to już się pojawiało podczas właśnie rozmów telefonicznych. Czy plany, plan przewiduje ekrany dźwiękochłonne oddzielające tereny kolejowe od mieszkalnych? Czy efekt wyciszenia można uzyskać zieleniom? To jest pytanie również pana Green. No ja, jeśli mogę, bym oddała chętnie głos koledze, który się zajmuje u nas sprawami ochrony środowiska i zielenią. Jeśli można poprosić. Mhm, no oczywiście dzień dobry państwu. Piotra. Piotr Bardzo Szymański. Prosimy. To znaczy tak, no jeżeli chodzi w ogóle o zagospodarowanie na terenach kolejowych, to my jako samorząd mamy dosyć ograniczone pole manewru w tym zakresie. Tutaj w, w przypadku tego planu założenie było przede wszystkim takie, że na terenie B3 KKU, który graniczy od południa z istniejącymi terenami kolejowymi, w przyszłości pojawi się kubatura, czyli zabudowa, która, która zakranuje projektowaną zabudowę mieszkaniową od oddziaływania torów. I teraz no, analizowaliśmy oczywiście stan obecny i w przypadku cza czasu teraźniejszego, emisja, która wynika z ruchu kolejowego, nie generuje przekroczeń dla, dla tych planowanych funkcji, natomiast zakładamy, że zabudowa, która powstanie na terenie B3, jeszcze bardziej ograniczy to oddziaływanie. Jeżeli chodzi o zieleń, no to ona ma dosyć ograniczoną możliwość tłumienia hałasu. Tutaj bardziej wskazane są inne bariery typu właśnie ekrany, nasyp lub właśnie obiekty kubaturowe. Natomiast jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, czy to, czy to będzie właśnie ekran akustyczny, to, to nie mamy niestety możliwości precyzyjnego wskazania, że on ma tam stać, tak? No i chyba tyle z mojej strony. Jeżeli byłyby jakieś dodatkowe pytania, to, to bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękujemy, Panie Piotrze. Proszę Państwa, jest potrzeba, żeby wrócić jeszcze do wątku związanego z, połąc z połączeniem pieszo -rowerowym. Pan Bartłomień się zastanawia, czy pomysł połączenia pieszo-rowerowego musi być w tunelu i zadaje takie pytanie: jaką formę takie połączenie pieszo-rowerowe mogłoby przyjąć biorąc pod uwagę tory kolejowe? Mr Green być, być mylnie założył, że musi to być tunel. Pani Katarzyno, czy możemy jeszcze wrócić do tego rozwiązania i je omówić? Nie słyszymy, chyba mikrofon nie słyszymy. Przepraszam, tak oczywiście. Mhm. To mhm. powiązanie pieszo-rowerowe, które miałoby powstać przez tory kolejowe, ono musi być bezkolizyjne. Nie ma możliwości takiej, żeby zrealizować, znaczy można zrealizować, ale ono by było tak niebezpieczne, że podejrzewam nikt by się nie zdecydował na realizację właśnie takiego powiązania w terenie, że tak powiem. Jest propozycja z naszej strony, jako ustalenie w planie, właśnie, żeby zrealizować je jako bezkolizyjne, czyli no raczej myślę, że podziemne. Można by było myśleć o jakiejś kładce, ale tutaj zostawiamy to do analiz i rozwiązania już projektowego. Natomiast absolutnie nie może to być powiązanie według nas w poziomie torów kolejowych, ponieważ tutaj jest tak duży ruch, że przejście przez tory od ulicy Chodakowskiej w kierunku tej łezki wiąże się z zatrzymywaniem przynajmniej raz albo dwa razy, ponieważ trzeba przepuścić przejeżdżający pociąg. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Panie Jarku, dobry wieczór. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Czeka pan z podniesioną ręką. Tak, tak wszystko proszę. słyszę, wszystko widzę. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Tak. Dzień dobry. Zapraszam pana do, do rozmowy. Tak, ja jeszcze póki pamiętam adwocem tego, co bodajże pan Piotr mówił na temat tych ekranów akustycznych, bo ja mam też takie pytanie: bo z tego, co wiem, to nabywcy i mieszkańcy narzekają nie na taki standardowy hałas akustyczny na tych osiedlach, tylko na to, jak pociągi trąbią. Czy to w ogóle jest w normach akustycznych ujęte w jakiś sposób, w sensie w pomiarach? Czy to jest tylko hałas taki. Wie pan co, jeśli stały. mogę, to się odniosę od razu do tego, bo ja, ja, ja też mieszkam niedaleko kolei i mam ten sam problem i niestety przepisy nakazują podczas wjazdu na stację wydanie sygnału dźwiękowego. Ja znaczy nie, ja Przeba pytam bardziej od strony, czy pan, czy pan się orientuje, czy na przykład trąbienie pociągu, bo tutaj właśnie w tym osiedlu, które jest co prawda poza planem, tym mhm. bardzo dużym. Właśnie najazd od strony zachodniej pociągów powoduje, że pociągi trąbią prosto na to osiedle i czy w ogóle normy akustyczne uwzględniają to trąbienie, czy to jest tylko taki ruch typu pociąg jedzie po szynach? Nie, no raczej, raczej w tych modelach i, i w pomiarach się przyjmuje ja, ja jazdę pociągu tak? i jakieś poziomy średnioroczne. Ja wiem, że ten to trąbienie jest bardzo uciążliwe, bo też tego doświadczam, ale, ale raczej się tego nie uwzględnia ani w modelowaniu, ani jakby nie ma za bardzo prawnej możliwości, żeby to wyeliminować w ogóle z przestrzeni, tak. Ja rozumiem, tylko taka dygresja, mm -hmm, co ciekawiło mnie. To. Oczywiście. E, Panie Jarku, rozumiem, że ma pan plan... jeszcze pytanie. Tak, mm -hmm. oczywiście, oczywiście. Przejdę teraz do pytań, które, które mam. E, pierwsze dotyczy tego ciągu, który jest opisany bodajże jako pieszojezdny, e, który jest poprowadzony granicą terenu kolejowego nad tym parkiem po lewej. E, i on jest poprowadzony już, o ile dobrze rozumiem, i tak takim ryzykownym terenem, bo to jest teren kolejowy, gdzie po prostu pewnie kolej musi się na niego zgodzić, a i tak on się ślepo urywa. I chciałem zapytać, w związku z tym, że do dalszej części planu nie ma, czy on się będzie tak ślepo urywał? Czy jest jakaś szansa, że on będzie szedł dalej? No bo to osiedle już się buduje, które, że tak powiem, urywa go ślepo, więc zakładam, że tam już warunki zabudowy jakoś określają, co się dalej może wydarzyć. Czy to wiadomo? Pani Katarzyna, czy wie Już, Pani... czy ja wiem. Tutaj ten projekt osiedla, który powstał z tego co jestem zorientowana, przewiduje drogę na przedłużeniu tego tutaj, jak widać ciągu, który wychodzi, ciągu powiązania tego pieszojezdnego w stronę południową. Jak to zostanie rozwiązane, ten to osiedle jest budowane na terenach prywatnych, czy zostanie udostępnione nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. W ogóle nie wiadomo, czy to powiązanie zostanie zrealizowane, ponieważ są to tereny, kolej będzie decydowała, co na tym terenie powstanie. Jeśli chodzi o dostępność do terenu A1, może być obsłużony z drogi 3KDD. Kiedyś zakładaliśmy, że. Być może, że też od tutaj, od północnej strony, poprzez to powiązanie, ale nie ma takiej konieczności. W związku z tym, jak gdyby dyspozycje, czy to powiązanie ma powstać, czy nie, będzie zależało tylko i wyłącznie od właściciela tych terenów kolejowych. Panie Jarku? A, tak, zadowalanie. To analogiczne pytanie mam odnośnie tego powiązania pieszego między kościołem a osiedlem mieszkaniowym. Czy to jest coś takiego życzeniowego, czy to jest coś, co tam będzie? Cię to wiadomo? Fragment tego powiązania, już może wskaźnik mi się uda, wskaźnik, fragment tego powiązania, które tutaj mamy pomiędzy kościołem a zabudową mieszkaniową, jest w, było określone w warunkach zabudowy i również w pozwoleniu na budowę, także tutaj jakiś ciąg będzie. Natomiast czy to samo powiem. Właścicielem terenu jest jakiś inwestor prywatny, czy udostępni przejście, powinien, bo my piszemy o tym, że to są powiązania ogólnodostępne. I wtedy taki skrót, jak gdyby poprzez 3KDD i te tereny do ulicy Podskarbińskiej mógłby powstać. Jeśli chodzi o kawałek, taki fragment, ten po wschodniej stronie na terenie A2ZP UP. No to jest to teren publiczny, na którym myślę, że bez problemu to powiązanie by powstało. No problematyczny jest tylko tutaj ten fragment. Tak? No bo wiadomo, że osiedla bardzo lubią się wygradzać. No tak, tak, ja wiem. Na sąsiednich fragmentach też już ma no właśnie, w części no. pierwszej ciągi wyznaczone, które są zagrożone nadal. Bardzo chcielibyśmy, żeby to powiązaniem było. Stąd takie zapisy i takie ustalenia w planie. Mam jeszcze pytanie o, to, o tą pętlę autobusową. Czy tutaj... Jest to taki, taki nietypowy zapis z tymi 20 latami. Czy są znane jakieś tutaj dalsze szczegóły? No to, czy to wynika z uzgodnień z ZTM, że oni wiedzą, że już będą chcieli to likwidować? Czy to wynika z jakichś tutaj planów metra, no bo tam bezpośrednio pod tym jest korytarz metra? Na dzień dzisiejszy mogę tylko. Może przypomnieć, bo przy Powstawaniu całej Podskarbińskiej, myśleliśmy o przeniesieniu tej pętli bardziej w, w okolice ulicy Wiatracznej, i ta pętla z racji obsługi okolicznych mieszkańców, tutaj skomunikowania z resztą Warszawy, po prostu powstała. Natomiast nie znamy zamierzeń ani miasta, ani ZTM. Chyba, że jeszcze odda, zapytam się kolega. Też nie, nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Czy ta pętla zostanie przeniesiona, kiedy i w jakie miejsce, nie wiemy. Stąd daliśmy ten termin dosyć odległy, 20 lat, bo być może, że po prostu w momencie, kiedy tutaj te osiedla mieszkaniowe, jednak rozbudują się jeszcze bardziej, będzie większa potrzeba zapewnienia komunikacji autobusowej w tym terenie. Być może zostanie gdzieś przeniesiona, nie wiem, może bliżej przystanku Warszawa Grochów tam w okolice ulicy Podskarbińskiej. Jednak tak jak kiedyś zamierzaliśmy w tamtym terenie, żeby ona po prostu powstała. Ale skąd właściwie jest pomysł jej likwidacji? Bo te, ten plan to jest pierwszy raz, kiedy mieszkańcy usłyszeli, że być może ta pętla nie jest na to, Czy to jest pomysł państwa jako projektantów, czy to właśnie jakaś inna agenda miejska się zwróciła do, do, do planistów z tym, żeby to tak zawrzeć? Nie, to jest nasz pomysł. Dobrze, proszę Agnieszko. Agnieszka Sulenta, tutaj, bardzo proszę. Formalnie, żeby przypomnieć, że mhm. robiliśmy plan właśnie dla całego planu Podskarbińskiej. Tu tak jak projektantka powiedziała, w skali całego planu lepszym miejscem wydawało się rejon ulicy Wiatracznej, tam gdzie powstał przystanek kolejowy. No tak. I, ale tutaj brakowało drogi ulicy Żupniczej, że przez wiele lat nie było zrealizowanej tej ulicy. Teraz jest ona realizowana. Przez dzielnicę wspólnie z inwestorami prywatnymi, którzy budują osiedla, i pomysł był taki, żeby tutaj więcej było autobusów, które też by jeździły ulicą żupniczą i wtedy ta pętla mogłaby być w jednym miejscu. Bo tutaj był to wniosek użytkowników ZUS-u na początku do miasta, że nie było tej komunikacji dobrej, że za daleko było do przystanku, i później powstały pierwsze osiedla. Przy ulicy Podskarbińskiej. I tutaj miasto zrealizowało dla tych pierwszych użytkowników tą pętlę, ale od początku zgłaszali projektanci planu i biuro architektury, że lepszym miejscem byłoby zrobić taki węzeł przesiadkowy. Jeżeli by jeszcze powstała obwodnica, bo też w ciągu ulicy Wiatracznej mhm. planowana jest obwodnica, więc te infrastrukturalne zmiany są planowane w rejonie ulicy Wiatracznej. Wtedy mógłby tam powstać pewnego rodzaju węzeł przysiadkowy. Rozumiem, czy to jest powiązane z tym, co jest w ogóle jeszcze w tych kolejnych częściach przyszłych, tak naprawdę w pewnym sensie. Eee, Panie to... Jarko, czy ma Pan jeszcze pytania? Bo ja mam jeszcze jedno z internetu. Mam jeszcze troszkę, jeżeli mogę kontynuować, to bodajże bardzo jeszcze chciałbym tak? poruszyć. Proszę. E... Tak, e... pierwsza z nich dotyczy tego placyku przy nasypie kolejowym, który jest no, ciekawym pomysłem, bo tam nie bardzo pewnie jest co innego zrobić. Natomiast jak czytałem sobie tekst planu i popatrzyłem na rysunek tego terenu kolejowego, który przylega bezpośrednio po lewej do tego skwerku, to tam e, linia zabudowy jest poprowadzona równiutko z granicą pomiędzy terenem kolejowym a tym skwerkiem, placem, czy, czy jak to nazwać? Placykiem. E, I jest tam dopuszczona warunkowo zabudowa nawet do 50 metrów. Co, co wydaje się. E, wiem, że to kolej i oni mogą zrobić co chcą, ale czy tej granicy nie dałoby się troszeczkę odsunąć od tego placu? Bo jeżeli tam rzeczywiście powstałby jakiś sensowny plac, a obok byłby jakiś budynek kolejowy o wysokości na przykład 30 40 metrów, to byłoby troszeczkę, powiedzmy, obniżałoby atrakcyjność tego placu potencjalnie. Poproszę o odpowiedź o projektantkę. Dobrze jest określone to przez Pana, że to jest Placyk. To jest rzeczywiście malutki teren na zamknięciu ulicy Podskarbińskiej, która kończy się nasypem kolejowym. No właśnie, i tak już I... jest ten nasyp, więc to by było, no, przepraszam, tak. nie przerywam. I wydawało nam się, że lepiej ten, tą ulicę Podskarbińską zakończyć w ten sposób, żeby nie powstały tu na przykład jakieś parkingi albo zawrotka. Natomiast jeśli chodzi o tą zabudowę, którą Pan stwierdził, że to jest zabudowa 50 metrowa, nie, dla tego terenu, dla wszystkich terenów kolejowych mamy 20 metrów, natomiast 50 jest dla obiektów. Które tutaj kolej ewentualnie mogłaby postawić. Mówimy tu na przykład o jakichś masztach sygnalizacyjnych. Myślę, że na tym terenie w ogóle też nie, prędzej na tym terenie KK, czyli tam, gdzie są tory kolejowe. Także tu 50-metrowy budynek nie powstanie. Rozumiem, czyli to jest taki po prostu standardowy zapis, który tam, który tam będzie, po prostu kolej może to zrobić ze względów tam na przepisy kolejowe. Pewnie. To znaczy nie budynek, jeszcze raz powiem, no tak, nie tak, dopuszczamy budynku. Może, tak. może być 20 dwudziestometrowy budynek z trzydziestometrowym budynkiem. Tylko z dwudzi... Na przykład, na przykład tak. Ale to raz żeby funkcjonowało po prostu kolej w tym miejscu. Rozumiem, a czy, czy realne jest w ogóle, na przykład nie, bo powiedzmy, jak są te parki i tak dalej, one mają, w, w tym parku zaraz poniżej jest e, też linia zabudowy nieprzekraczalna. Ale chociaż to jest park, który tam ewentualnie tam jakiś pawilon będzie parkowy, czy nie wiem, magazyn na kosiarkę do trawy, to jest i tak cofnięty od ulicy troszeczkę. Czy jest w ogóle realne, żeby cofnąć tą zabudowę od tego placyku trochę, czy to w ogóle nie warto nawet strzępić sobie, sobie pióra pisząc uwagę? Czy przepraszam, bo walczyłam z monitorem. Mówi Pan o zabudowie na terenie B3, czy na terenie A3? No, kiedy widzę, że na A3, A3. nawet mhm. bardzo drobna zabudowa jest cofnięta od ulicy, jeszcze oddzielona spalerem drzew, a przy tym placyku z akcentem przestrzednym jest w samej granicy zabudowa dużo potężniejsza, to wydaje mi się, to tak, że fajnie by było, jeśli ja by się to dało cofnąć, ale pytam, czy w ogóle jest realna szansa, żeby to cofnąć. Na przykład tą zabudowę, tą linię zabudowy graniczącą z placikiem, na przykład o 10 metrów. Tutaj ze względu na inwestycje, które kolej na swoim obszarze będzie poczyniała, mhm. będzie realizowała, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co powstanie i co będzie niezbędne. W związku z tym daliśmy po obrysie zewnętrznym terenów wydzielonych pod. Yy, te funkcje kolejowe, linie zabudowy, tak żeby nie ograniczać po prostu kolei. Mogę dodać, że tutaj plan był uzgadniany z koleją, czyli mamy ustawowe uzgodnienie z Urzędem Transportu Kolejowego i stanowiska spółek PKP i w sumie to te ustalenia wynikają z tych stanowisk firmy PKP, która właśnie wnioskowała o o to, żeby tych terenów w pewien sposób ich zdaniem nie ograniczać i my mieliśmy takie warianty z innymi liniami z zabudowy na tych terenach, ale one nie spotykały się z akceptacją tutaj strony kolejowej, ponieważ kolej w Warszawie się rozwija, akurat w tym, tutaj na tym terenie też kolej jakby zaznaczała, że że mogą być jeszcze rozwijane właśnie te budynki bądź infrastruktura kolejowa. I taki był od nich wniosek, że nie są w stanie dzisiaj przedstawić jeszcze takich w 100% wykrystalizowanych tych planów. Dlatego prosili, żeby te linie zabudowy były dość szerokie. Natomiast są też parametry zabudowy, m.in. ta wysokość intensywność tak, żeby też 100% terenu nie było zabudowane. Ale pewne kwestie w tym planie wynikają z tych uzgodnień, które też nie są łatwe, jeśli chodzi o Twoją o stronę kolejową, żeby uzyskać taką akceptację projektu planu. Mhm, rozumiem. I jeszcze tylko jedna ostatnia rzecz, tak, związana pośrednio Prosimy. z tym, tym placykiem. Bardzo bardzo mnie cieszy, że udało się to powiązanie pieszo-rowerowe na zakończeniu Chodakowskiej zapisać w planie. Natomiast chciałem zapytać, czy są jakieś formalne przeszkody, żeby takie powiązanie zapisać y, również pomiędzy Pragą Południe a Targówkiem, właśnie na przedłużeniu ulicy Podskarbińskiej. Y, Poza tym, że wiem, że pewnie byłoby to powiązanie dalece droższe i trudniejsze technicznie, bo tam jest więcej torów i nasypy i tory bez nasypu. Natomiast czy, czy jest jakaś przeszkoda formalna, żeby ulicę Podskarbińską bodajże z ulicą Księżnej Anny też zapisać jako dopuszczalne powiązanie? Nie przewidywaliśmy takiego rozwiązania, takiej możliwości. Ponieważ rzeczywiście jest to bardzo, w, na tym fragmencie tereny kolejowe biegną w trzech niemalże poziomach i realizacja takiego powiązania byłaby bardzo trudna do realizacji. Natomiast, może jeszcze oddam głos koledze, który coś będzie chciał dodać odnośnie powiązania właśnie w kierunku północnym z dzielicą Targówek, jeśli mogę. Pani Mateusz Mateusza? Panie Mateusz, bardzo prosimy o odblokować mikrofon i kamerę. Właściwie tutaj projektantka planu też powiedziała to, co najważniejsze w tej kwestii, no to jest yy, jednak, yy, no... Tory przebiegające na różnych wysokościach, obsługujące dużą ilość przeróżnych linii, i byłoby to jednak ciężkie w, sko w skoordynowaniu tego wszystkiego, dlatego, dlatego w planie taki zapis u nas się nie znalazł. A czy, czy brak tego zapisu w jakiś sposób wyklucza realizację tego powiązania, gdyby na przykład za 30 Z... lat coś tutaj się zmieniło, jeśli chodzi o technikalia? Nie, brak zapisu akurat takiej kwestii nie wykluczy w żaden sposób. Czyli przeszkodą, nie ma przeszkody formalnej, natomiast jest przeszkoda taka, że zespół projektowy uznał, że jest to mało realne. Zgadza się. Dziękuję. Taka odpowiedź mi, mi wystarczy w Dziękuję skali tego lepiej, pytania. Też jeszcze w zakresie, właśnie, kolei mogę dodać, że w Urzędzie Miasta został przez prezydenta wyznaczony pełnomocnik do spraw kolei. Jest to pan Marek Chmurski, który z ramienia Urzędu Miasta konsultuje ze spółkami PKP wszelkie inwestycje, właśnie kolejowe na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i również tutaj współpracę czy wkład w takie inwestycje na styku kolei i terenów miejskich, ulic. I tutaj te rozwiązania, które są w planie, to są jednocześnie, bo tak się składa, że w tym czasie, kiedy my wykładamy plan, tworzy sporządzany był ten plan, jednocześnie właśnie pełnomocnik miasta ustala z koleją sprawy dotyczące powiązań pieszych na tym obszarze i obsługi terenu. Kolejowego znajdującego się pomiędzy torami kolejowymi. Więc takie ustalenia trwają pomiędzy dzielnicą, burmistrzem miasta, burmistrzem dzielnicy, pełnomocnikiem miasta do spraw kolei i spółkami kolei. Więc my w jakiś sposób uczestniczymy w tych rozwiązaniach, ale jednocześnie nie projektujemy my tych rozwiązań, tak można powiedzieć niezależnie, my jakby uczestniczymy w pewnym procesie, dlatego nie wszystkie pomysły można tutaj tak indywidualnie zgłaszać i wprowadzać, bo to jest długoletnia, czasochłonna i wielowątkowa sprawa ustaleń z koleją, jak, gdzie będą te powiązania piesze i jak będą obsługiwane tereny. No tak, rozumiem, to jest szerszy temat niż MPZP. Dziękuję bardzo. Panie Jarku, udało się. Zadał Pan wszystkie pytania. Czekamy w takim razie, tak podejrzewam, że do 19 kwietnia na Pana uwagę. Proszę pamiętać, żeby też wzmocnić te pozycje w tym dokumencie, które Panu się podobają, które, które Pan tutaj popiera, tak jak główna projektantka i cały zespół. A pan Cezary, szanowni państwo, na YouTubie zadaje następujące pytanie. Czy nieużywane tory na ulicy Chodakowskiej są własnością miasta, a może są prywatne? Pan Cezary zastanawia się, czy będzie jakiś remont i czy te tory zostaną usunięte, albo czy kiedykolwiek tymi torami przejedzie jeszcze jakiś pojazd szynowy. Pani Katarzyna, czy wie pani coś na ten temat? Bardzo proszę. Już momencik. Tutaj na tym slajdzie widać, chodzi o te tory, o tą bocznicę, która kiedyś dochodziła do obszarów, tak jak wspominałam przy prezentacji. Były to obszary magazynowe, składowe, i wtedy te pociągi, które z bocznicy wjeżdżały z jakimś towarem, to te bocznice miały uzasadnienie swojego funkcjonowania. W, dzisiejszym, w dzisiejszych realiach myślę, że są to pozostałości, które są nierozebrane na terenach, gdzie zostało już zainwestowane, chociażby tutaj na tym osiedlu mieszkaniowym. No widać, że tej kontynuacji torów nie ma, bo tutaj powinno być tak, jakiejś bocznicy. Tego nie ma, to zostało rozebrane. Natomiast jeśli chodzi o własność, to ten teren, zaraz przejdziemy do slajdu, jest własność Skarbu Państwa. Nie są to tereny prywatne. Ale no, mogę w 100% tak zapewnić, że pociąg już nie pojedzie po tych torach. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę pytań na kanale YouTube. Są z nami jeszcze osoby, które są na platformie Zoom, ale też nie widzę, żeby podnosiło rękę. W związku z tym pozwolę sobie wykorzystać ten czas i przypomnieć Państwu, że. Macie Państwo jeszcze możliwość poinformowania sąsiadów, innych mieszkańców tego obszaru, że właśnie są konsultacje i są zbierane opinie do dokumentu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jaki plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej, część trzecia, to jest proces, w ramach którego jesteśmy. Do 19 kwietnia możecie Państwo złożyć uwagę. Ale, żeby złożyć uwagę, to albo warto odsłuchać dzisiejsze nagranie, i dlatego zachęcam, żebyście Państwo przekazali sąsiadom, albo warto wziąć udział w dyżurach telefonicznych projektantki. Podaję termin. Najbliższy wtorek, 26 marca, w godzinach od 13 do 16, możecie Państwo zadzwonić pod numer 22 325 8108. W tych godzinach, by projektantka. Będzie czekała na Państwa telefony, odpowie na pytania, wyjaśni różnego rodzaju zapisy bądź oznaczenia rysunku, który nam się teraz wyświetla. Macie Państwo też drugą szansę, mianowicie 5 kwietnia, to jest piątek, w tych samych godzinach, czyli od 13 do 16 projektantka wraz z zespołem będzie czekała pod numerem telefonu 22 325 81 08 i raz jeszcze będziecie Państwo mogli tego dnia porozmawiać. Później czekamy już na Państwa uwagi w taki sposób przekazany, jak Państwu wygodnie, o których Pani Agnieszka Sulenta opowiadała, czyli albo mailowo, albo wykorzystując formularz, który jest dostępny na stronach internetowych. Ważne jest jednak, żebyście Państwo uwagę złożyli do 19 kwietnia, ponieważ po tym terminie Cała procedura zostaje e, zamknięta, etap zbierania opinii zostaje zamknięty i jest etap wewnętrzny, wszystko jest analizowane i weryfikowane. Mamy e, godzinę 18.10. E, widzę, że pytania na YouTube zostały wyczerpane. E, pan Jarek też zadał dużo różnych pytań, które mam nadzieję ułatwią Państwu analizę tego obszaru oraz przygotowanie własnej uwagi do planu miejscowego. Proszę pamiętać, że jeżeli macie podobne państwo stanowisko, co państwa sąsiedzi, wystarczy napisać jeden taki dokument, ale na przykład zebrać podpisy z sąsiadów bądź też właśnie osób, które wyrażają takie samo stanowisko jak państwo. Nie musicie państwo kopiować tego samego, tego samego stanowiska i wysyłać Oddzielnie, można to robić zbiorowo. Przypominam, o, pan Adam, zachęcony. Cieszę się bardzo. Panie Adamie, dobry wieczór. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Dobry wieczór państwu. Ja mam jedno pytanie, jeżeli chodzi o czas. Kiedy państwo planujecie już po rozpatrzeniu uwag przedłożyć projekt niedzielnicy, a później Radzie Miasta? Jaki no, jest o, horyzont to... czasowy? Panie Adamie, dobre pytanie, i pozwolę sobie przekazać mikrofon pani Agnieszce Suleńs Suleńca. Bardzo proszę. Tak jak mówiłam w prezentacji, wszystko zależy od uwag, jakie zostaną złożone i rozpatrzenia prezydenta miasta. Jeżeli nie będziemy wprowadzać dużych korekt w projekcie, to myślę, że do wakacji taki projekt byłby przygotowany do uchwalenia i być może w czerwcu. Bądź lipcu przekazane do dzielnicy. I wtedy czekamy na opinię dzielnicy. Planujemy do września, do końca września uchwalić ten plan. Rozumiem. Jeżeli nie będzie trzeby ponowienie. Przerwało wypowiedź Pani Agnieszki, ale ja mam nadzieję, że. Pan, panie Adamie usłysza oraz pan, reszta osób, które nas ogląda. Jeżeli nie będzie ponownego wyłożenia, to miejmy nadzieję, że ta sprawa, ten dokument zostanie szybko uchwalony. Proszę państwa, jest czas jeszcze na rozmowę, na pytania. Wiem, że jest takie małe, minimalne opóźnienie między Zoomem a kanałem YouTube, dlatego też zerkam. Czy może w ramach tego pytania pana Adama nie pojawiły się też inne e, pytania na naszym czacie? E, nie widzę. E, nie Ale widzę. jeżeli mogę, jeszcze mam jedno pytanie. Oczywiście, pani e, Adamie, bardzo prosimy. E, jeżeli chodzi o część e, czwartą i piątą planu, czy w ogóle państwo mm, ten, ten, ten projekt przygotowujecie? A jeżeli nie, no to czy, jak, jakie macie plany? W stosunku do tych. Chodzi mi o teren toru i o, to, i o teren drukarny. To o, przekazuję mikrofon Agnieszce hmm. Suleńcie, Bardzo proszę. Znaczy po kolei, to część czwarta to jest tutaj część przy, przy kontynuacji ulicy Żukniczej, Siennickiej, Tam są już wydane pozwolenia na budowę, na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W studium są usługi, więc czekamy na Plan ogólny, czyli dokument dla całego miasta, w którym będzie zmiana przeznaczenia w stosunku do studium z 2006 roku. Natomiast jeśli chodzi o część piątą i szóstą, część z Corem Kolarskim, to tutaj trwa ciągle postępowanie u konserwatora wojewódzkiego zabytków, czy ten obiekt zostanie wpisany do rejestru zabytków, ponieważ. W trakcie sporządzania planu wpłynął wniosek do konserwatora o, o wpis do rejestru zabytków, i ta sprawa już dość długo jest rozpatrowana u konserwatora. Również sprawa konsultacji dzielnicowych czyli dzielnica zrobiła dla tego terenu takie dodatkowe konsultacje społeczne. Jeżeli wyjaśni się ta sprawa wpisu do rejestru, to myślę, że wtedy. Wspólnie z dzielnicą będziemy mogli kontynuować tutaj rozmowy na temat tej części planu. Czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące rejestru zabytków. Natomiast jeśli chodzi o drukarnię, to po uchwaleniu części trzeciej będziemy mogli przeanalizować materiały, które mamy do tej części, czyli tutaj będziemy mogli się porozumieć z Ministerstwem Kultury czy czy Ministerstwo ma jakieś plany dotyczące instytucji kultury w tym miejscu i będziemy mogli kontynuować pracę nad tym planem? Dziękujemy. Pan Bartłomiej na czacie na YouTube zadał pytanie, czy osoba zgłaszająca uwagę otrzymuje uzasadnienie do rozpatrzenia? Czy powstaje jakiś ogólnodostępny raport z tego, jakie uwagi zostały zgłoszone? I jak rozpatrzone. Już częściowo pan Bartłomiej otrzymał y, odpowiedź, y, że w ie ukaże się sposób rozpatrzenia uwag do tego planu wraz z jego wykazem. Pani Agnieszko, czy chce pani jeszcze dodać y, komentarz? W takim wykazie uwag y, w przypadku uwagi uwzględnionej nie ma żadnego uzasadnienia. W przypadku uwagi nieuwzględnionej, jest krótkie ukierunkowanie, dlaczego ta uwaga nie może być przyjęta, lub dlaczego nie jest zasadne jej przyjęcie. Taki krótki komentarz znajduje się w tym wykazie. Bardzo dziękuję. 16 minut po 18. Przypominam Państwu, warto zapisać dwa terminy. 26 marca, najbliższy wtorek. W godzinach od 13 do 16 możecie Państwo dzwonić pod numer telefonu 22 325 8108. Pod tym numerem telefonu w tych godzinach właśnie będzie czekała projektantka wraz z zespołem i będzie odpowiadać na pytania dotyczące dokumentu, który teraz Państwo widzicie na ekranach. Jest jeszcze jedna szansa rozmowy z zespołem projektowym. Mianowicie 5 kwietnia w godzinach od 13 do 16... Też projektantka tutaj będzie na Państwa czekać i e, będzie odpowiadać na pytania związane z zapisami, z rysunkiem, e, bądź będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedź, w jaki sposób złożyć prawidłowo uwagę. Konsultacje mm, na uwagi czekamy do 19 kwietnia to są najważniejsze informacje i proszę pamiętać, że jeżeli wiecie, że są sąsiedzi, którzy interesują się taką tematyką, to warto powiedzieć, że to nagranie będzie dostępne jeszcze przez 6 miesięcy. Jest dostępne na stronie architektura.um.warszawa.pl po naszym spotkaniu. Ja podejrzewam, że e, nasze spotkanie dobiega do końca ze względu na to, że nie widzę już podniesionych rąk na platformie e, Zoom. Nie widzę też e, pytań e, na czacie na YouTubie. Także proszę pamiętać, proszę przekazywać informacje sąsiadom, e, że jest jeszcze możliwość zapoznania się z, z tym nagraniem. Mm, zaraz zostanie to wszystko podpięte pod stronę internetową. E, i też możecie Państwo wykorzystać ze wzorów, które są umieszczone na stronie Biura Architektury, które ułatwią Państwu sporządzenie uwagi. Proszę Państwa, nie widzę pytań, w związku z powyższym uważam, że dyskusja publiczna, jaki pan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej i część trzecia została. Zamknięta. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, dziękuję za bardzo dobre pytania, bardzo dobre Państwa przygotowanie. I analizy materiału, którą jeszcze teraz widzimy na ekranie. Bardzo dziękuję też za możliwość dyskusji Państwu, ale też naszym ekspertom i ekspertkom, w szczególności Agnieszce Sulęcie, przedstawicielce Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, za informacje dotyczące procedury oraz dodatkowych informacji związanych z tym obszarem. Bardzo dziękuję głównej projektantce planu, pani Katarzynie Trębackiej, e, za opowiedzenie nam i e, poszczególnych elementów tego dokumentu i pokazywanie wszystkich informacji na e, swojej prezentacji. Bardzo dziękuję za wsparcie merytoryczne e, Piotra Szymańskiego i pana Mateusza Biącka. A ja e, z, z mojej strony e, dziękuję Państwu za e, miły wieczór. Do zobaczenia podczas kolejnej dyskusji publicznej albo innych konsultacji społecznych. Dobry wie, do, do widzenia, dobranoc.